Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy Boston Celtics NBA 2K24. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli sezon 2001-2002. W poprzednim odcinku, jak dobrze pamiętamy, nie wygraliśmy mistrzostwa NBA, więc jest to drugi rok z rzędu, gdy nie zostaliśmy mistrzami. Więc z jednej strony nie ukrywam, że nie jestem na to tak bardzo zły z tego względu na to, że nie chcę, żeby za szybko było za łatwo. Tak bym to uznał. Ale z drugiej strony znowu, jakby już jak teraz nie wygramy. W trzeci rok z rzędu, jeśli nie będziemy mieli mistrzostwa, tym zespołem, który mamy, to już troszeczkę będzie takie, jakby może być podejrzane, tak bym powiedział. Jeśli chodzi o nasz zespół, to wzmocniliśmy się, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak, właśnie, bo mamy Tony'ego Parkera, mamy nowego point guarda, który no, będzie naszym point guardem na lata, dlatego też Dee Brown, tak naprawdę, nie jest mi zbytnio potrzebny. Mam Reggie'ego, mojego shooting guarda, mamy Kirilenko, mojego power forwarda, mam centra. Dee Brown nie jest mi zbytnio potrzebny. Chyba, że... Wiem, co możemy zrobić. Kirilenko jest... Tak, dobra, wiem, co zrobię. Pozmieniamy troszeczkę tutaj na ten sezon, a więc to będzie się prezentowało w taki sposób. Small forward tutaj, Reggie Lewis, tak, Kirilenko jest power forwardem. To by oznaczało, że potrzebuje, żeby Brown był shooting guardem, tak? Tak, tego potrzebuje, więc Brown będzie tym shooting guardem. Mam nadzieję, że dobrze, overall mu nie idzie w dół. Nie jest za wysoki jak na shooting guarda, ale będzie shooting guard na ten sezon, więc w taki oto sposób wszyscy się tutaj mieszczą, tylko właśnie... Ktoś mi się... Aha, dobra, bo... Nie, nie, tak, dobra, już wiem właśnie, po prostu 10 osób line-up. Rok temu graliśmy 9 osób chyba line-upem, ale powiem tak, na sezon zasadniczy możemy być 10 osób line-upem, później bardziej jakby na playoff na przykład potencjalnie, to wtedy pewnie już będziemy zmieniali. Tutaj na pewno 30, 36 na pewno dla naszych największych gwiazd. I jeszcze dostanie do mnie ten Vince Carter, myślę, że tak może być, jakby Vince jest dobry, ale myślę, że jednak priorytet dla mnie, żeby po 36 minut grały te nasze największe gwiazdy, a potem już właśnie reszta troszeczkę tak mniej. Też w tym sezonie będziemy chcieli w drafcie brać Yao Minga, więc właśnie będzie sprawa z Jermaine'em O'Neal'em, co zrobimy. No zobaczymy. Przyjdzie ten moment, może tak powiedzieć, to wtedy będę się zastanawiał nad tym. Mamy start 2-0, poprzedni odcinek i poprzedni ogólnie sezon. Zaczynał się naprawdę fenomenalnie. Mieliśmy też najlepszy sezon ogólnie zasadniczy, najlepszy rekord. Jeszcze nie mieliśmy takiego dobrego rekordu, mieliśmy tam 70 chyba zwycięstw? Nawet więcej, więcej niż 70, nie wiem, czy możemy sobie to zobaczyć. Czy było 72-10? Zobaczmy właśnie. Było 70-20, no właśnie, więc mieliśmy fenomenalny sezon zasadniczy i tym bardziej właśnie dlatego mnie to zdziwiło, że w playoffs nie wygraliśmy. Kto nas wyeliminował właśnie? Zapomniałem, kto nas wyeliminował. To na pewno nie byli Hornets. Czy to byli Hawks? Czy to byli Hawks? Nie, mam wrażenie, że to nie byli Hawks. To też chyba nie byli Pistons. Philadelphia. To była Philadelphia, tak, to była Philadelphia, więc... To oni są naszymi rywalami na ten rok. Rok temu byli naszymi największymi rywalami Hornets. Teraz mamy Philadelphia. Choć z Hornets jeszcze też w playoffs nie zmierzyliśmy od tego momentu, jak nas pokonali, więc fajnie byśmy tak dostali i Hornets, i Philadelphia w tym roku w playoffs i pobili i jednych, i drugich. Czy będziemy mieli start 5-0? Będziemy mieli, bo tutaj wygrywamy z Miami. Mamy też obecnego MVP ligi, czyli Tima Duncana. Houston Rockets zmiażdżeni, tak można to szczerze powiedzieć. Pistons, oni dobrze zaczynają ten sezon, ale my z nimi wygrywamy. Reggie Lewis, czy on wróci na mecz z Orlando? Nie wrócił, ale i tak sobie poradziliśmy, bez zdziwienia myślę. Na Hornets wróci? Wróci, dobra. I wygrywamy i tak, ale i tak line-up sobie już zmienimy, bo jak Reggie Lewis wrócił, no to pora ten line-up nam zmienić. Tony Parker jak na razie wygląda solidnie, dość mały asyst bym powiedział. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak niski asyst per game. Jakby wiadomo, że nie gra dużo od minut, ale jednak na tyle minut spodziewałem się, że tam z 3 może będzie assist per game przynajmniej. No i mamy ponownie ustawiony lineup. Czy będzie start 10-0? Będzie, super. Jordan tutaj tak w ogóle jest? Jordan jest. Jason Kidda mają. Nawet nie zauważyłem, kiedy on do nich przeszedł. Ale jak widać, no Jason Kidd już nie jest takim właśnie młodym zawodnikiem, jak dobrze wiemy. Ale Jason Kidd i Jordan brzmi ciekawy taki backcourt. Jeszcze tutaj Corey Maggett, dość młody. Kurt Thomas. Mamy jeszcze Scottiego Pippena. Jest to jakiś okropny zespół na pewno. Na mistrzostwo nie, no ale na playoffs jest to zespół. Na pewno mogą być playoffs, tak bym to powiedział. Choć na obecną chwilę prowizorycznie nie są, to mogą być na pewno. Jedynie pokonany zespół jak na razie. No i możemy iść dalej. Blazers.
teraz na rozkładzie. Blazers pokonali 66 punktów tylko zdołali tutaj łącznie rzucić nam. Więc to naprawdę nasza defensywa się spisała świetnie. Wizards pokonani. Hornets pokonani. Rockets pokonani. Dee Brown kontuzja, ale to nie jest nic poważnego. Czy będzie start 15-0? Będzie. 15-0 mamy. Nie wiem, kiedy w tamtym sezonie nam przyszła pierwsza porażka. Właśnie nie wiem, jaki tam mieliśmy start sezonu, ale mamy teraz zapewne świetny. Tak czy tak, nieważne co się wydarzyło rok temu, to mamy świetny start sezonu. Clippers są mocni zwykle przez ostatnie lata, ale pokonujemy ich. Jeśli wygramy z Cleveland Cavaliers, to będziemy mieli start 20-0. I tak oto jest. Mamy 20-0 start. To jest chyba teraz nie zaryzykuję stwierdzenia, że to jest nasz najlepszy start, bo mam wrażenie, że 20-0 to nigdy nie mieliśmy. Na przykład po poprzednim sezonie to naprawdę nie mieliśmy, więc tak właśnie jest. Najlepszy nasz start 20-0. Najlepszy rekord oprócz nas, no tutaj mają Atlanta Hawks. To jest zespół Kevina Garnetta, tak. Kevin Garnett, do tego jeszcze Nick Van Axel, który jest, już ma 30 lat. Drazen Petrowicz, już starszy zawodnik, tutaj właśnie 37 lat. To jest chyba ten zawodnik, który niestety zmarł w wypadku samochodowym chyba. Tak mi się wydaje, był taki właśnie, taka osoba z tych jakby chyba tych krajów właśnie takich bałkańskich tam, że właśnie niestety zmarł. On był chyba graczem Nets, tak mi się wydaje. Nie jestem na 100% pewny, ale mam wrażenie, że tak jest. Oni też mają tutaj Ilgauskasa, Al Harrington, no ciekawy zespół na pewno, może im to oddać. Pacers, 135 punktów nie rzucałem. Pages to jakoś był świetny, ale to nie wystarczyło. Pages to jakoś, wow, naprawdę nie spodziewałem się, że aż tak niesamowity jest w tej grze, jak był akurat znaczy w tym save'ie tutaj, bo to zapowiada się na to, że będzie miał trzeci sezon z rzędu, gdzie average'uje ponad 30 punktów, to jest naprawdę niesamowite. Dallas Mavericks też pokonani, oni mają tutaj Turkoglu w zespole, Alonzo Mourninga i też Jerry'ego Stackhouse'a tam. Grizzlies pokonani, czy drugi raz z rzędu będą? Tak samo będą tutaj pokonani drugi rok z rzędu. Nie drugi rok, a drugi raz. Tim Duncan, wow, świetny, że jeden z lepszych jego pewnie w tym sezonie. Czy będzie start 25-0? Będzie. 25-0 mamy. Ale jest pierwsza porażka, więc jednak. Także to też wiele razy mówiłem, im bliżej końca sezonu i dalej się jest niepokonany, tym większy apetyt rośnie i ten apetyt tak powolutku rósł na to może 72-0, ale nie będzie, bo Cleveland nas pokonuje, ale i tak to nic. Mówiłem to już też kilka razy, sezon zasadniczy to sezon zasadniczy. Wiadomo, że chcemy mieć jak najlepszy rekord, ale ten sezon jakby zasadniczy nic nam potem jakby nie pomoże w playoffs. Playoffs musimy po prostu grać dobrze, nieważne co się działo w sezonie zasadniczym, dlatego to jest tylko po to, jakby można powiedzieć, to jest po to, żeby tylko wejść do playoffs, a potem no to już od nowa wszystko jakby trzeba robić, tam już nie można bazować na tym, że miałeś tam jakiś rekord, tylko po prostu trzeba po prostu wygrywać. Ale jak widać, ta porażka naprawdę nie robi żadnej dużej różnicy na to, że to się wydarzyło, to można było się spodziewać, że przecież prędzej czy później będziemy musieli przegrać. Jednak to nie jest, jak się tak popatrzę ten zespół, to nie jest zespół 72-0. No to nie jest zespół 72-0, 80 znaczy 2-0. Clippers pokonani. Ciekawe jestem, czy Tim Duncan wygra drugi rok rzędu nagrodę MVP. No rekord będzie ogromnym czynnikiem. Rekord, no powiem tak, według mnie jestem już w 100% pewny, nawet jestem w 100% pewny, że ktoś od nas wygra nagrodę MVP, bo po prostu ten rekord jest strasznie, strasznie jakby boostuje w górę szanse kogokolwiek z nas, wszystkich zawodników, więc po prostu na pewno ktoś wygra od nas, tylko pytanie kto. Chciałbym nie ukraść, że z jednej strony zobaczyć Iversona, Kobiego, kogoś innego niż Tim Duncan, bo właśnie chciałbym, żeby każdy z nich sobie tam powalczył. Choć oczywiście nie będzie to aż tak istotne, druga porażka. Jedna najważniejsza po prostu, żeby ktoś od nas wygrał, a to się na pewno wydarzy. Raptors pokonani. Philadelphia. Pokona, 130 punktów tutaj rzucamy. Chris Webber, prawie tutaj triple-double. Chris Webber ma no, fenomenalny sezon, ale po prostu i tak nie wygra, taka jest prawda. Mamy już 40 zwycięstw, możemy zobaczyć tutaj, możemy sobie zobaczyć też nasz zespół jakby, bo już mamy połowę sezonu, ale najpierw są, gra dobrze, bardzo dobrze. Kobe gra też bardzo dobrze. Tim Duncan, no on myśli, że jest naszym faworytem do wygrania nagrody MVP, więc jak ktoś ma od nas wygrać, a tak pewnie będzie, no to będzie to Tim Duncan. Jermaine O'Neal też naprawdę, nawet że career high punktów, to też fajnie widzieć i też career high zbiórek, więc Jermaine O'Neal zaspra i career high bloków, aż ciężko, aż on dopiero 23 lata też tak w ogóle, aż mi nie wiem, czy naprawdę go jednak będę zmieniał, bo w sumie z drugiej strony po co brać Jauminga, jak mam Jermaine'a O'Neala. A Jermaine O'Neal właśnie może być naszym centrem przez wiele lat. No nie wiem, jakby ciężki wybór, bo właśnie jakby ja nie wiem, czy jest sens go zmieniać, bo jakby jest wystarczająco dobry.
No nie wiem, jeszcze pomyślę. Tony Parker w tym swoim pierwszym sezonie w karierze wygląda solidnie, teraz z Aspergiem troszeczkę mu poszło już w górę, to fajnie. Tutaj czy już teraz będziemy mieli pierwsze miejsce, czy nie? Jeszcze nie, ale tak się spodziewałem, tak zawsze, że na początku jeszcze nie, ale jakby może jak już będziemy mieli 50 zwycięstw, to już wtedy możliwe, że Tim Duncan już będzie wtedy na pierwszym. Niestety jednak też cały czas Tim Duncan nie wygrał nagrody Defensive Player of the Year i wątpię, że to się wydarzy w tym roku. Najbliżej nas tutaj są Hawks, choć i tak są dość daleko, bo już mamy i tak 12 porażek. Idziemy dalej. Za niedługo trade deadline mamy, pokonałem tej Wizards, 124-120, 124-100, tak wygrywamy tutaj z nimi. Supersonics też pokonajmy bez problemu, tutaj 35 punktów Kobe. Trade deadline mamy, a więc pierwsza rzecz, najważniejsza, czyli kontrakty. I te kontrakty wyglądają tak, że możemy przedłużyć to jest z Reggie Lewisem, to dobrze. To fajnie, bo Reggie jest naprawdę bardzo dobrym rezerwowym graczem, więc z miłą chęcią go zostawię. D. Brown, minimum deal na 2 lata może być. Z kim będziemy przedłużać kontrakt? Z Vince'em Carterem, z tych ważnych zawodników. Dobra, to też dobrze wiedzieć. Idziemy dalej, bo wymian nie będę robił, bo po prostu nie ma żadnej na to potrzeby. 140 ponad rzutów z net, 37, 140 ponad punktów, nie rzutów. 37 punktów, Iverson 30, Kobe Bryant. Idziemy dalej, Portland. Portland pokonane. Teraz Phoenix Suns i mamy mecz gwiazd i mamy pewnie 4 All-Starów. No myślę, że będziemy mieć 4 All-Starów. Kobe 35 punktów. Rising Stars chyba nie. A nie, mamy tak, przecież Tony'ego Parkera mam, tak, Tony'ego Parkera mamy. Jak patrzę właśnie tutaj Free Point i Slam Dunk Contest, to zawsze mi się wydaje, że gdzieś Steph to jest, bo Free Point Contest, ale Slam Dunk Contest wygra Kobe Bryant. Slam Dunk Contest wygra Kobe Bryant, to fajnie. Mecz gwiazd, Team East zniszczył Team West i w Team East mieliśmy Allena Iversona, Tima Duncana, czyli nie było Vince'a Cartera. Dobra, to nic. Kobe Bryant zagrał świetnie. Kevin Garnett tak jak był najlepszym zawodnikiem tego meczu. No to trzeba przyznać, że Kevin Garnett był najlepszym zawodnikiem. Z drugiej strony, Kobe zagrał tylko 20 minut. Skuteczność też była fenomenalna, tylko jeden rzut, tylko raz się pomylił w całym meczu, więc no nie wiem. Dla mnie zawsze jest Kobe MVP, więc dla mnie jest MVP, ale pewnie Kevin Garnett zgarnął tę nagrodę, ale to nie jest aż tak istotne. Pistons pokonany tutaj, 27 punktów od Vince'a. I teraz będzie prawdopodobnie 50. wygrana w sezonie, i tak jest, więc zobaczmy, czy już teraz mamy Tima Duncana na pierwszym miejscu, czy jeszcze musi poczekać, ale i tak jestem, w ogóle nie martwię się dalej, jestem pewny, że Tim Duncan wygra nagrodę MVP. Za to Defensive Player of the Year, no to tutaj ten rekord zbytnio nie wpływa, więc tego nie wygra. 52 cały czas, choć też na pewno dla Kevina Garneta. Z drugiej strony, Kevin Garnett jednak ma drugi najlepszy rekord w całym NBA, więc może, jak ktoś, kto jak nie Kevin, no Kevin to jest jedyna opcja, ale i tak dalej mi się wydaje, że jednak wygramy. Tak w ogóle jesteśmy niepokonani u siebie, więc te dwie porażki, to fajnie, te dwie porażki były na wyjazdach, czyli TD Garden jest twierdzą, TD Garden jest twierdzą, 26 rekord, w rzeczywistości też Boston zaczynali bardzo, bardzo mocno, tam mieli chyba, z jakiego oni momentu doszli, 20-0 mieli chyba w meczach domowych, coś takiego, coś koło tego, więc też mieli naprawdę fenomenalny start, jeśli chodzi o mecze u siebie. Reggie Lewis wraca do gry, a więc będziemy mogli tam wrócić go do zespołu z powrotem, bo dobrze mieć naszego Sixmana. Choć Kirilenko, nie wiem, myślę, że jednak, a powiem tak, D. Brown tutaj spadnie, tutaj tak, a Tony Parker będzie miał też 14 minut. Nie wiem, jednak dalej dla mnie to jednak Reggie powinien być naszym Sixmanem. Idziemy dalej. Akurat to był sezon dobry, jeśli chodzi o kontuzję. Nie chcę za wcześnie znowu mówić. Kobe Bryant, triple-double, Tim Duncan też wyglądał bardzo dobrze. Kevin Garnett grał, nie grał. Właśnie miałem mówić, czy on grał, czy nie. A nie. Przed chwilą sprawdzałem w sumie, tak, bo on tam był kontuzjowany. Właśnie kontynuując, no nie było tych kontuzji zbytnio takich poważnych tutaj. Ta jedna Reggie'ego taka była i D. Brown chyba też miał kontuzję, ale taka właśnie poważna to ta Reggie'ego Lewisa teraz. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy gdzieś pod koniec sezonu, zaraz przed playoffs, bo boję się, że jeszcze jakaś tutaj kontuzja może być duża. Żeby się, no właśnie, ale Kirilenko to jest nie, tak to nie jest duża kontuzja, to dobrze. Triple double od Tima Duncana też tak myślę, że z jedną triple double zawsze robi na sezon. 20-20 mecz też z jeden albo dwa razy na sezon przynajmniej robi.
Miałem hita z pokonań tutaj. I teraz mam nadzieję, że będziemy mieć 60. zwycięstwo w tym sezonie. Andrej Kirlenk wraca do gry. Kobe też jest w pełni gotowy do gry. My wygrywamy z Lakers i teraz już Tim Duncan jest właśnie na tym pierwszym miejscu. Nawet Kobe się pojawił tutaj na 5. miejscu. Defensive Player of the Year, tutaj Tim Duncan właśnie już niestety przez rekord nie pójdzie w górę, bo tutaj akurat to, jak dobrze wiemy, nie wpływa na to. Standings, mamy już przypieczętowany playoffs. Powiem tak, ten sezon, w którym pewnie maksymalnie przegramy, ile z 5 meczów? Myślę, że maksymalnie jeszcze 3 mecze przegramy, dlatego jeśli w tym roku nie wygramy mistrzostwa NBA, to już będzie bardzo, bardzo, bardzo podejrzane, więc myślę, że, no mam nadzieję, że nic takiego się nie wydarzy, tak? Myślę, że dość pewnie się czuję. Może już w pierwszej serii nagle tam i pewność pójdzie w dół, jak zawsze będziemy przegrywali, ale nie, no wątpię. Myślę, że naprawdę przejedziemy się przez rywali. Oby to nie były jakby takie słowa, które będę pamiętał, że powiedziałem i będę je żałował. No ale nie będę ich żałował, no bo takie są fakty, że powinniśmy przynajmniej się przejechać po rywalach. Hawks pokonujemy tutaj bez problemu. Kevin Garnett wrócił do gry, tak, i wygląda naprawdę tutaj dobrze. Denver Nuggets, porażka, to był mecz niestety w TD Garden. Pierwsza nasza porażka. Myślałem, że będziemy niepokonani u siebie w całym tym sezonie zasadniczym, ale niestety jednak tak nie będzie. Phoenix pokonany 4 punktami. Triple double od Tima Duncana. Co najmniej drugie w tym sezonie. Nie patrzyłem też na te piki. W sumie zobaczymy, że podczas loterii draftu. Wtedy zobaczymy, jakie mam piki. Bulls tutaj, jak właśnie Bulls sobie radzą? Bardzo słabe. Naprawdę myślałem, że lepiej sobie poradzą. Patrząc na ten ich zespół, myślałem, że znacznie sobie lepiej poradzą. Porażka z Hornets. 130 zwycięstwo. 130 zwycięstwo. 130 i 107 tutaj. Jeszcze raz właśnie zobaczyłbym, czy to była druga porażka, to nie była druga. Czyli dalej jedyna. Szkoda troszeczkę będzie, jeśli będziemy mieli tylko tą jedną. Już wolałbym naprawdę mieć dwie porażki. To inaczej bym troszeczkę o tym myślał. Team Duncan 27-21. Czasami właśnie może mieć mecze, w którym ma więcej zbiórek niż punktów i to tak, że będzie ponad 20 punktów, a i tak ma więcej zbiórek, co właśnie brzmi szalenie. 70 wygrana, drugi sezon z rzędu, na pewno będziemy mieli, bo czy to Knicks, czy później wygramy już ta Reggie Lewis, kontuzja, Hawks pokonani. Wyrównaliśmy już na pewno rekord, co najmniej, i jeśli teraz wygramy z Brooklyn Nets, New Jersey Nets bardziej jeszcze wtedy, to mamy właśnie to, czyli mamy oficjalnie najlepszy rekord w historii NBA i oczywiście też najlepszy rekord nasz, wiadomo, całego zespołu, jakby w historii organizacji, w historii wszystkiego naprawdę, jeśli chodzi o NBA. Jeszcze dwa mecze. Raptors pokonani. Philadelphia, nie wiem, czy będzie pokonana. Jest pokonana Tim Duncan. Jest drugi rok rzędu MVP bez żadnego zdziwienia. Gilbert Arenas, Rookie of the Year. Kendall Hill, Sixth Man of the Year. Shaq, Defensive Player of the Year. Jason Terry, Most Improved. Wes Unseld, Coach of the Year. Chyba trzeci lub czwarty rok rzędu. Mamy Tima Duncana w All-NBA First Teamie. Mamy też Allen Iversona w All-NBA Second Teamie. Tim Duncan w All Defensive First i Allen Iverson All Defensive Second. Wydaje mi się, że nie mamy line-upu naszego gotowego, tak? Teraz chyba dopiero właśnie będziemy mieli. Czyli będziemy zaczynali takim line-upem 10-osobowym, ale jak dobrze właściwie już wiem, jak mówiłem. Jeśli tylko jakiekolwiek będą problemy, to ktoś, pewnie D. Brown, będzie wyrzucony z rotacji i te minuty jego będą zagospodarowane lepiej. Dobra, jesteśmy gotowi. Pierwsza runda jest z Nowym Jorkiem, do 3 zwycięstw tutaj. Zaczynamy od sweepu, pięknie. Hornets się z nami zmierzą, super. No i to mi się podoba. Philadelphia też jest. Zróbmy ten rewanż. No, miałem mówić, że nie róbmy nic głupiego. 2-1, 3-1, 4-1, ale Philadelphia odpada, naprawdę Philadelphia. Tacy jesteście słabi, że nie poradziliście sobie z Pistons. Szkoda. A Pistons z drugiej strony tylko przegra jeden mecz na razie, więc może muszę uważać lepiej sobie na tych Pistons pewnie. Tutaj first seed i second seed, więc bez żadnej niespodzianki na zachodzie. Tutaj jednak Pistons są niespodzianką, ale niespodzianki możecie sobie robić na innych drużynach, bo na nas tej niespodzianki nie będzie. My wygrywamy z wami 4-1, jesteśmy w finale NBA, wracamy do finału. Warriors, oni przegrali przed chyba 3-1, a jednak są w finale, więc Celtics, Warriors. Starcie dwóch legendarnych organizacji. Kto jednak tutaj wygra? Chyba będą to Celtics. 3-0 i 4-0. Sweep w finale. Boston wraca do bycia najlepszym zespołem w NBA. No bo jednak niby
Można mówić, że już rok temu mieliśmy najlepszy sezon zasadniczy, ale jednak najlepsza drużyna to jest ta, która wygra mistrzostwo NBA, a rok temu tego nie wygraliśmy. W tym roku to zrobiliśmy, więc jesteśmy ponownie oficjalnie najlepszym zespołem tutaj w NBA. Player retirements. Clyde Drexler już nie mogę tutaj właśnie. Karl Malone niech sobie jeszcze zostanie, pomimo że tam jako człowiek, jako niezbyt lubię, no to niech sobie tam zostanie, bo już jakby będę każdemu robię tę samą zasadę. Czy to oznacza czasem, że czy Jordan czasem nie będzie free agentem? Byłoby fajnie, jakby on był free agentem i dałoby się jakimś cudem go tam zgarnąć. To byłoby mega, mega byłoby to by mieć jego jako Sixman. Clyde Drexler, Hall of Fame inductee. To jest Hall of Fame. Kevin Johnson ma zastrzeżony numer w Suns. Chris Mullin w Warriors i Drexler tutaj w Portland. History changes. U nas zmiany? Nie ma zmiany. Z ważniejszej zmiany relokacja tutaj. Tak, relokacja z Charlotte Hornets do New Orleans Hornets. Mam tutaj zmiany. No i draft loterii. Czy mamy jakiegoś dobrego pika w loterii? Mamy dwa dobre piki i pierwszy pik mamy w drafcie, a więc nie wiem, może to jest znak właśnie, że Yao Ming powinien być wybrany. Nieraz właśnie kierowałem się poprzez znaki, tak można powiedzieć, i może to jest ten znak właśnie, żeby jednak tego Yao Minga zgarnąć. Nie wiem, prawda, ciężko. Ciężko mi też bardzo wybrać. Big Man Coach, poszukajmy tutaj. Nie, to nie jest jakiś Andrew Griffin. A nie, to Adrian Griffin się nazywa, był już trener Bucks. Raymond Mayo, nie? Tam się wydawało, że to jest zawodnik jakiś prawdziwy były. Chad Smith, też nie. Garrison Wilkins też pewnie, tylko to nazwisko jest takie dość znane. No nic, Guard Guru. To też jest pozycja, którą my od jakiegoś czasu szukamy. Jeff Hornacek, no to jest osoba, którą dobrze znam, więc on jest faworytem na tą posadę. No i pewnie jego tak, Hornacek będzie tutaj naszym nowym guard guru. Jest tylko jedno jakby miejsce, że powiedzieć, Big Man Coach zostaje tutaj wolne. No i teraz weź ten draft. Nie wiem, sam nie naprawdę. Czy Yao Ming powinien być wzięty? W następnych latach dobry center to, no wiadomo, że jest Dwight, ale no nie wiem, może to jest, może tak już wiem, może to jest znak, jakby wygraliśmy loterię po coś jakby, żeby nie oddać tego pika pierwszego, tylko pewnie, żeby wybrać go, więc Yao Ming jest graczem Boston Celtics, czemu nie? Nigdy nie miałem Yao Minga w żadnym zapisie, więc Yao Ming jest naszym nowym zawodnikiem. Mam tutaj też jeszcze inny pick, Amari Stoudemire wybrałem przez Orlando, Jay Williams przez Phoenix, ten pick już będzie wymieniony chyba, kto to jeszcze jest? Czy jest coś naprawdę bardzo fajne, kogo bardzo lubię tak w rzeczywistości? Są to osoby oczywiście wiadome, że znane, jak na przykład Udonis Haslem, który dopiero co zakończył karierę, ale tak właśnie, żeby bardzo go jakoś lubiał, kogoś, to nie widzę tutaj zbytnio. Tak naprawdę właśnie kogoś, że mogę szczerze powiedzieć, że naprawdę bardzo lubię tę postać. Że bardzo lubię tą osobę, no nie ma tutaj nikogo pewnie, więc oddamy te piki. Dużo mam bardzo pików, a tak właśnie to troszeczkę wygląda. Może być, tylko ten top free protected mi się nie podoba, ja chcę unprotected. Jak mi dajecie piki, to unprotected. Już się nie podoba, dobra, no to mogę wam dać tego pika. Naprawdę nie wiem, ale to z miłą chęcią wam dam 28 też. Z miłą chęcią wam też dam, bo chcę pozbyć tych pików. No i pięknie, podoba mi się. Ta wymiana jest naprawdę dobra dla Bulls. A ja się właśnie mogłem pozbyć łatwo tamtych pików. Najpierw 12 pik. Zobaczmy, co będą nam oferowały drużyny. Dwa first round od Cleveland biorę od razu. 13 wybór. Tak sobie patrzę właśnie na te piki. Ten pik mi się nawet podoba. Ten pik Pacers mi się nawet podoba, więc możemy zrobić tą wymianę. Kolejny pik tutaj do oddania. 22.
15, znaczy potem będzie dopiero 22. Możemy z Filadelfią się dogadać odnośnie tej wymiany. Powiem, że niezbyt was właśnie ostatnio lubię, ale znowu z drugiej strony, że jesteśmy mistrzami, więc może być każda rywalizacja powoli się kończy. Wiadomo, ta rywalizacja przez Lakers, że to ona będzie zawsze istniała, jak dobrze wiemy. Możemy przez nich zrobić tą wymianę. A te second roundy po prostu wybiorę kogoś, ale nie będę go brał jakby do zespołu, można powiedzieć. Najlepszym zawodnikiem był Stoudemire, tak patrząc wiek do overalla, ale wiem, że Yao Ming był w prime swoim. Yao Ming był naprawdę kapitalny. I akceptujemy oczywiście, tak, Yao Ming będzie naszym nowym zawodnikiem. I teraz mamy też Vince'a Cartera właśnie do przedłużenia. Czy ktoś już mu oferuje kontrakt? Dobra, no nie będę się musiał tam naprawdę wysilać, bo będę musiał po prostu jedne co to zmaczować. Od Supersonic właśnie zmaczujemy. Potrzebujemy point guarda trzeciego. Potrzebujemy trzeciego point guarda. To byłby taki point guard, który po prostu byłby tak po prostu, żeby tutaj sobie. Na przykład mógłby to być Terry Porter, ale wydawało mi się, że D. Browna powinniśmy mieć. A może pomyliłem coś? A nie wiem, D. Brown Taz jako shooting guard, w sumie. Mark Price bardziej, jego jakby bardziej, a Mark Jackson też nie wiem w sumie, kogo wybrać. Nie powiedziałbym, że żadnego z nich jakoś bardziej od siebie lubię, więc nie wiem. Myślę, że jednak Marka Jacksona weźmiemy. Shooting guarda mamy D. Browna, ale myślę, że potrzebujemy jakiegoś takiego, nie na przykład. A dobra, po prostu podpiszmy Rickiego Price'a, a co się tam dalej wydarzy, to zobaczymy, kto z nich będzie bardziej rezerwowym shooting guardem. Small forward też tutaj. Będziemy mieli też Vince'a, plus jakieś, pojawia się na przykład jakieś starszej postaci. Na przykład właśnie, a nie, Tom Gugliotta to jest, no to Toma Gugliotta z powrotem zgarnął do zespołu. To oznaczało, że potrzebujemy jakiegoś trzeciego też power forwarda. Jakiegoś takiego starszego, może to będzie na przykład Horace Grant. A centrum mamy trzech, no tak, mamy trzech centrów. Podpisujemy wszystkich, więc to oznacza, że trzech point guardów mamy, trzech shooting guardów, trzech small forwardów, trzech power forwardów, tak, czyli cały zespół jest gotowy. Następny draft class, właśnie, no i teraz się robi ciekawe. Następny draft class to jest draft class LeBrona. I ja naprawdę się zastanawiam nad tym, żeby wziąć Dwayna Wade'a. Czemu Dwayna Wade'a? LeBrona miałem wiele razy oczywiście w draft class, no bo to jest oczywisty wybór, wiadomo. No trzeba go brać, ale właśnie go miałem wiele razy. Carmelo Antonego miałem ostatnio w Orlando Magic dość niedawno i po prostu Dwayna Wade'a nigdy, ani Dwayna Wade'a, ani Chrisa Boscha nigdy miałem. A bardziej mnie interesuje szczerze mieć Dwayna Wade'a. I akurat teraz właśnie mamy najgorszy rezerwowy, to jest chyba rezerwowy shooting guard. Mamy to fenomenalnego rezerwowego centra, czyli Yao Minga, mamy świetnego rezerwowego point guarda Parkera, świetny rezerwowy power forward, small forward na ten sezon dalej też i właśnie ten shooting guard, ta pozycja tutaj, D. Brown właśnie, dlatego Dwayne Wade mógł być dobrą opcją. Mi się wydaje, że Dwayne Wade mógłby być dobrą opcją, a teraz będziemy kończyć już ten odcinek. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!